Witam bardzo serdecznie w kolejnej części wędkarskiego Q&A. Jakiś czas go nie było, bo też tych pytań za bardzo nie przybywało. Tego się mogliśmy spodziewać generalnie, ale nadszedł czas na to, żeby się nimi zająć. Jedziemy od pytań najstarszych, bo te osoby czekają najdłużej na odpowiedzi. Sorry, że tak późno, ale gdzie mieszkasz, bo jak blisko Częstochowy, to możemy umówić się kiedyś na ryby. No tutaj, jak widzicie, nawet odpisałem. Mam 280 km mniej więcej do Częstochowy, chociaż połowiłbym chętnie w tamtym regionie, bo na przykład na Górnej Warcie nigdy nie łowiłem, tylko w odcinku przyujściowym tej rzeki. Co my tutaj mamy? Pokaż więcej, tak. Kremowy, parę pytań. Co wolisz, baty czy odległościówki? Wiesz co, lubię łowić i na jedno i na drugie. W ogóle łowienie na spławik traktuję bardziej jako taką odskocznię, jakiś taki relaks. Jak jest ładna pogoda, można sobie usiąść, połowić jakieś tam płotki. Ale to łowi się wtedy i fajnie. I na bata, i na odległościówkę. Nie mam jakichś tam szczególnych preferencji pod tym względem. Jeśli już baty, to nie jakieś tam tyczki, takie kombinacje, tylko klasyczne, zwykłe, proste, jakieś tam 5-metrowy bacik i po prostu, żeby się fajnie pobawić. Federy czy pikery? Właściwie fidery się powinno mówić, bo to pochodzi od karmienia, tak? Bo się łowi z koszyczkiem czy z czymś takim, więc się te ryby karmi, czyli się fiduje, tak po polsku byśmy jakoś to tak to byśmy spolszczyli. Do pikerów mam sentyment. Dzisiaj już tych wędek jest bardzo mało produkowanych. No w porównaniu przynajmniej z federami, których jest setki i tysiące na rynku dostępnych. Ja do pikerów mam sentyment. Był na przykład taki kij Balcera, który się nazywał Topaz. Wszyscy niemal tymi topazami swego czasu łowili. Były to bardzo dobre, fajne, krótkie, lekkie, takie sprytne wędki. I ja też sobie łowiłem właśnie takimi pikerami. Ich zaletą, przynajmniej jak dla mnie, było to, że były sporo delikatniejsze niż większość dzisiejszych federów, które no, mają duże ciężary wyrzutu, ale są przez to też nieco pałowate. A wtedy można było naprawdę odczuwać też sporo przyjemności z holu ryby, nawet niewielkiej, więc ja do pikerów mam większy sentyment. Na federy nie łowię praktycznie, no prawie bardzo rzadko gdzieś tam mi się zdarza. Jeżeli już gdzieś jadę na ryby, no to staram się po prostu łowić na spinning i drapieżniki. 3. Kołowrotki spinningowe czy multiplikatory? To jest pytanie o tyle ciekawe, że multiplikatory najczęściej też można stosować jako kołowrotki spinningowe. Masz zapewne na myśli kołowrotki o szpuli stałej czy multiplikatory. No jak dla mnie, no to zdecydowanie kołowrotki spinningowe, jeśli już takie nomenklatury używamy, czyli kołowrotki o stałej szpuli. Na multiplikatory, chociaż zdarzyło mi się łowić na przykład dorsze na multiplikator i jest to fajna sprawa, to generalnie nie bawię się w wędkarstwo na przykład castingowe, do jakichś tam dużych jerków, do takich rzeczy, no jeszcze widać nie dorosłem i spokojnie sobie radzę takimi kołowrotkami zwykłymi. Chociaż oczywiście multiplikatory w specyficznych sytuacjach są może nawet nie tyle lepsze, co są właściwie jedynym wyborem, jeżeli chcemy odpowiednio funkcjonować nad wodą. Ale tak jak ja łowię, to zdecydowanie zwykłe kołowrotki. Jaką białą rybę słodkowodną najchętniej jesz? No cóż, chyba lina albo płoć. Dlatego, że inne ryby, jakieś tam większe na przykład, są generalnie takie dość tłustawe i tak średnio za nimi przepadam. W stylu na przykład za karpiami, nie lubię karpi. Czasami no, przy dużym leszczu no, to też może być całkiem niezłe, no ale generalnie nie bardzo. Liny lubię, to jest taka jedna z nielicznych ryb spokojnego żeru, którą mogę jeść. No i płotki też są bardzo dobre, więc płotki jak najbardziej. Płocie czy wzdręgi? No, zależy w jakim sensie. Wzdręgi są zabawne, bo ich sposób żerowania jest taki trochę agresywniejszy niż płoci. Zdarza się je złowić na spinning. Są też rzadziej spotykane, przynajmniej tutaj u mnie, niż na tych jeziorach, gdzie ja łowię i tak dalej.
są dużo rzadziej spotykane niż płocie, a są bardzo ładnymi rybami, więc zawsze jest to taka miła odmiana, kiedy sobie złowimy krasnopiórkę, bo są naprawdę prześliczne jak z obrazka. Natomiast płocie się troszeczkę chyba no, opatrzyły każdemu, bo też są ładne, ale ta ich uroda tak się mniej, że tak powiem, rzuca w oczy. Jaka jest pana ulubiona długość wędziska? Tutaj na temat tego pana to odpisałem. Mam 25 lat, a czasami mają niektórzy wątpliwości co do tego, czy na przykład mam prawo jazdy, no ale nieważne. Także pana sobie odpuścimy, a ulubiona długość wędziska, generalnie lubię wędki dość długie. 2,70 to jest taka długość standardowa i to są wędki, na które łowię, że tak powiem, najdłużej i najchętniej. Ostrzę sobie zęby na 10-stopowy kij amerykański. Na talona, być może jak się ładnie pouśmiecham, to i się uda załatwić dobry blank, to tato mi go kiedyś zmontuje, no bo potrafię takie coś zrobić. No to wtedy też będę miał 10-stopowego prawdziwego Amerykańca. Natomiast na razie większość moich wędek to są kije 2,70, 2,90 również się jakiś tam kij dajwy mi przydarzył, ale to 2,7 to jest taki standard i takim kijem dobrze mi się łowi w większości sytuacji. Krótkie wędki to raczej tak bardzo okazyjnie. Co my tutaj jeszcze mamy? Czemu po prostu nie powiesz, że twój kalkulator ledwo ciągnie sapera i dlatego nie dasz rady nagrywać? I tak każdy to wie. No tak. Mój kalkulator jeszcze radzi sobie w miarę dobrze. Nie miałem programu, ale dzięki uprzejmości Deda nagrywam teraz programem, który sobie spokojnie radzi z nagrywaniem pulpitu. Jest darmowy, także bardzo fajnie. I tutaj mamy pytań bardzo dużo. Grzegorz D83. Chyba jak dobrze widziałem, masz obrączkę na palcu. Może byś doradził, jak udobruchać małżonkę dziewczyny, żeby nie robiła focha, jak jedziemy na ryby z kumplami. Dobrze widziałeś, jestem żonaty. I to pytanie jest najtrudniejszym pytaniem w tej edycji Q&A. Nadal nad tym pracuję, nie mam pojęcia, jak to zrobić. To znaczy, udobruchać to jeszcze nie jest taki problem, ale żeby nie było focha, to już jest trudniejsza sprawa. Także, jak znajdziesz na to idealny sposób, to mi zdradź. Mi też się to przyda. Na niektórych filmikach niektórzy ciągnący ryby wędzisko trzymają przylotkami do góry. Czy to jest możliwe na każdym wędzisku? Od czego to zależy? Nie jest to możliwe na każdym wędzisku. Są to wędziska przystosowane do łowienia na multiplikator i nie wszystkie wędki do tego są przeznaczone. Niektóre są uniwersalnego zastosowania, że możemy je przeginać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Niektóre są przystosowane tylko do łowienia na multiplikator, czyli można właśnie łowić nimi przelotkami do góry i na multiplikator, a niektóre, tak jak wspomniałem, nie robi im to różnicy. Generalnie ze zwykłą wędką nie radzę tego próbować, bo może się to generalnie skończyć bardzo i najprawdopodobniej się to skończy bardzo źle. Najczęściej przy łowieniu na morzu na dość mocne wędki łowimy. Właśnie, no taka jest charakterystyka. Multiplikator trzyma się na wierzchu kija. Tak on jest skonstruowany i wtedy siłą rzeczy przelotki mamy do góry. No chyba, że łowimy tak zwanym interlinem, czyli kijem, w którym linka przechodzi nam przez środek wędki. Wtedy przelotek w ogóle w tej wędce praktycznie nie ma. Cała wędka jest jedną potężną przelotką. Dobrze. Pytanie trzecie. Na kołowrotku podane są między innymi grubość żyłki i ilość w metrach, na przykład 0,18-250 metrów. Ile tej żyłki powinno być minimalnie i maksymalnie? Trzeba zacząć od tego, że te wartości na szpulach podane są wartościami tak naprawdę orientacyjnymi. To Wam pokazuje, ile mniej więcej linki Wam na tą szpulę wejdzie. To nie znaczy, że można tylko na te średnice na przykład łowić, które tam są podane. Ile żyłki powinno być minimalnie i maksymalnie? Najprostsza zasada jest taka: żyłka powinna być nawinięta pod rant szpuli, z oczywiście jakimś tam delikatnym milimetrowym luzem, żeby nam nie spadała. Dlaczego tak się powinno robić? Powinno się tak robić dlatego, że to znacznie wydłuża nam odległość rzutu. Ta żyłka jest też wtedy mniej skręcona na szpuli, także generalnie powinna być nawinięta tak, żeby była jak najbliżej krawędzi szpuli. A ile jej będzie, to już oczywiście zależy od tego, ile sobie też jej kupimy. Generalnie taką minimalną wartością uważam jest 100 metrów. To nam pozwala spokojnie wykonywać długie rzuty i jest też jakiś zapas wtedy, kiedy naprawdę spotkamy się z bardzo dużą rybą i ona nam będzie wybierać tą linkę. Jest też pewien zapas, nawet jeżeli by się nam zdarzyło nieszczęście i gdzieś 10, 20, 30 metrów linki urwiemy,
na rybach, a to się niestety też czasami zdarza, jakiś tam się nam zrobi babol z plecionki na przykład, no i trzeba czasami coś tam uciąć, albo gdzieś się nam uszkodzi z jakiegoś względu, no to wtedy jeszcze mamy czym łowić i mamy czym rzucać. Praktyczna taka chyba wartość najlepsza to jest między gdzieś, nie wiem, 120 a 150 metrów. Więcej najczęściej nie ma sensu, bo ten spodni odcinek jest i tak nigdy nie wykorzystywany. A 100 metrów właśnie przy intensywnym łowieniu to czasami bywa trochę mało, bo jednak jakieś tam ilości tej żyłki czy plecionki się traci. Natomiast co zrobić, jeśli kupiliśmy sobie 100, powiedzmy 30, tam 50 metrów szpulkę żyłki, nawijamy ją i dalej jest bardzo daleko od krawędzi? No po to właśnie jest podkład. Jeżeli my nie mamy jakiejś swojej starej żyłki, to w dobrym sklepie wędkarskim, który pewnie też dysponuje maszyną do nawijania żyłki, spokojnie taki podkład nam z jakiejś starej żyłki nawiną i sprawę mamy rozwiązaną. Należy tylko pamiętać, żeby ten podkład połączyć sobie z główną żyłką, nie robić tego na sztywno, bo przy naprawdę dużej rybie to możemy się zdziwić. Jakiś naprawdę, no nie wiem, nawet jakiś sum średniej wielkości to załatwi nas kompletnie. Co zrobić, gdy trafimy na bardzo dużą rybę i po dłuższej walce wiemy, że nie damy rady jej wyciągnąć? No cóż, uważam, że zawsze trzeba liczyć na to, że rybę się nam uda jednak wyciągnąć, nawet jeżeli już bardzo długo z nią walczymy. Trzeba po prostu szukać wtedy sposobu na oszukanie jej. Zmienić kąt na przykład natarcia linki, tak żeby ta linka jakoś inaczej pod innym kątem się ułożyła. No na pewno nie można po prostu biernie stać i trzymać kija. No, z drugiej strony, no nie wyobrażam sobie, przecież nie utniemy linki, nie zostawimy przynęty w pysku rybie. Czasami dobrze jest spróbować rozwiązania siłowego, jeżeli mamy na tyle mocny sprzęt, czy czujemy, że jeszcze jest zapas jakiejś mocy w naszym sprzęcie, to można spróbować tą rybę gdzieś tam oderwać. Na siłę to jest chyba złe określenie, no ale tak w miarę z żazą, jak to się mówi, dość energicznie i. No i cóż, no i najczęściej no, dzisiejszy sprzęt nowoczesny dość jest na tyle mocny, że powinno nam się udać niemal z każdą rybą. Ostatnio znajomy na Odrze, tutaj na tym odcinku, gdzie ja łowię, tato mi opowiadał, że złowił suma około 110 cm, a ma plecionkę i to na Odrze, na rzece, gdzie hol ryby jest znacznie trudniejszy niż na zbiorniku z wodą stojącą. Łowił na plecionkę 0,10 Power Pro, także ta plecionka to, no dziesiątka plecionka to nie jest jakaś super mocna plecionka. A udało mu się tą rybę wyjąć, także generalnie trzeba pomysłowości, cierpliwości, wyczucia też w holu i powinno się nam udać. Pytanie piąte. Jestem, można powiedzieć, pomidorem w wędkowaniu, stąd moje pytania. Na wędzisku podany jest ciężar wyrzutu, ale jak zatniemy rybę, to na wędzisku ten ciężar drastycznie się zwiększa i nic się z tym kijem nie dzieje. Więc po co te dane? To jest pytanie dobre, bo tak naprawdę kij obciążamy. Właściwie inaczej, moc naszej linki i moc, z jaką mamy przykręcony hamulec, powinna właśnie być dostosowana do obciążenia, jakie możemy przełożyć na kij. I ten kij nie wyraża się tak naprawdę właśnie w tych gramach. To jest wartość bardzo umowna, bo tak jak przed chwilą zresztą mówiliśmy, można nawet bardzo duże ryby wyciągać na bardzo delikatne zestawy i na delikatne wędeczki. Ten ciężar wyrzutu jest podany dla ciebie po to, że przy wyrzucie działają na kij bardzo duże przeciążenia. To jest ruch bardzo gwałtowny i jeżeli na kiju mamy podane, powiedzmy, no nie wiem, że on jest do 20 gram, a my byśmy założyli sobie jakąś tam sporą gumę, która w dodatku z główką razem waży tam tych gramów 25 czy 30, to po prostu na kij przy wyrzucie działają takie siły, że ta wędka mogłaby po prostu tego nie wytrzymać. Więc to jest. Ciężar wyrzutu to też jest bardzo orientacyjny, jakby przedział przynęt, w jakich ta wędka będzie się stosunkowo dobrze zachowywać. Także zupełnie się tym nie przejmuj, ryby możesz ściągać dużo większe, a wyrzut zazwyczaj jest i tak z pewnym zapasem opisany. To znaczy, wędka jest na przykład od 10 do 40 gram, a przy 40-gramowej przynęcie najczęściej przy takim opisie już się nie zachowuje najlepiej. Dlatego raczej naprawdę lepiej nie przekraczać tego zakładanego ciężaru wyrzutu. Myślę, że wyjątkiem są dobre blanki amerykańskie, dobre kije amerykańskie, które na przykład jednouncjowe, czyli do 28 gram, mają tak duży zapas mocy, że można nimi łowić nawet przynętami cięższymi. Ale to są, że tak powiem, pewne wyjątki. Najlepszy sposób, by uśmiercić złowioną rybę.
No wiesz co, też pytanie dobre, praktyczne. Jeżeli się zabierze rybę, to nie chcemy jej męczyć, chcemy to zrobić tak, żeby ta ryba cierpiała, żeby nie cierpiała po prostu, żeby to zrobić szybko. Generalnie najlepsze moim zdaniem przy większych rybach jest bardzo silne uderzenie w głowę i to załatwia sprawę. Przy mniejszych rybach, na przykład tak jak okonie, można czy płotki na przykład, można przerywać rdzeń kręgowy po prostu przy głowie, na karku łamiemy kręgosłup rybie i to też jest śmierć absolutnie natychmiastowa. Natomiast przy dużych rybach tej sztuczki oczywiście nie zrobimy i najprościej jest albo specjalną taką pałką do uśmiercania ryb, albo naprawdę jakąś solidnym na przykład jakąś taką gałęzią można tą rybę uderzyć. Chodzi o to, żeby tam jej nie klepać po tej głowie, tylko żeby uderzyć ją raz, a dobrze i to po prostu musi tą rybę zabić. Jaki jest twój najczęstszy sposób przyrządzania ryby? Panierka z mąki i z wegety, przyprawy i smażona w głębokim tłuszczu. To jest najczęstszy sposób, jaki rybę przyrządzam. Bardzo prosty i bardzo pyszny. Taka rzecz, którą kiedyś mi tato sprzedał. Prosty patent. Żeby wymieszać fajnie mąkę z wegetą, to sobie ją wsypujemy obydwa składniki do reklamówki i możemy tam jeszcze rybę wrzucić i tą reklamówką potrząsamy energicznie i wtedy się nam wszystko ładnie spanieruje, nie musimy paprać się palcami. Witam, mam sprawę, łowisz czasami może na grunt? Jeśli tak, to czy mógłbyś coś o tej metodzie łowienia powiedzieć, bo zamierzam sobie taki sprzęt kupić. Mile widziany filmik ze sklepu na ten temat. Jak będę w sklepie, mogę coś takiego nakręcić. Czasami łowię na grunt. Jest to metoda bardzo fajna, stacjonarna, można sobie spokojnie wypocząć. Może spróbuję zrobić odcinek, w którym trochę o łowieniu gruntowym chociaż powiem, ale już się nam to Q&A robi długie, więc na razie może sobie o tym nie będziemy mówić. Jakie jest twoje zdanie na temat pewnego przepisu wędkarskiego, mianowicie rybak może łowić ryby w okresie ochronnym, wędkarze nie. Czy to jest fair, bo mnie to denerwuje. Wiesz co, nie wiem jak to jest z rybakami. Jeśli jest tak, że mogą łowić ryby i zabierać te ryby w okresie ochronnym, no to podzielam twoje oburzenie, uważam, że tak nie powinno być. Okres ochronny jest po to, żeby te ryby mogły się spokojnie rozmnożyć, żeby miały spokój. I absolutnie nikt nie powinien ich w tym okresie niepokoić, wędkarz, czy rybak, czy ktokolwiek inny. Także jestem generalnie na nie. A jak to w praktyce jest, czy oni faktycznie mogą te ryby łowić, czy nie, to nie wiem. Żyłka versus plecionka, wady i zalety, co polecasz? No wiesz co, tutaj odeślę cię do... Raz, że do filmu o spinningowym ABC, bo tam mówiłem o żyłkach i plecionkach. Co polecam? Generalnie w dzisiejszych czasach lepiej zainwestować chyba w plecionkę. Plecionki już nie są aż takie drogie jak kiedyś, są bardzo dobre jakościowo i pomogą nam i zaoszczędzić przynęt, i łowi się nimi bardzo komfortowo. Generalnie plecionki przy porównywalnej z żyłką średnicy są dużo wytrzymalsze, dużo bardziej odporne mechanicznie. Tak jak wspomniałem, pozwalają nam zaoszczędzić przynęt. Wadą i zaletą jednocześnie, po prostu ich cechą jest to, że są dużo sztywniejsze niż żyłka. Plecionka się niemal w ogóle nie rozciąga, więc przy na przykład łowieniu sandaczy jest to bardzo dobre. Natomiast przy łowieniu ryb, które mają tendencję do spadania, czy bardzo agresywnie biorą, trzeba uważać, bo za mocno dokręcony hamulec i wszystko może nam wtedy strzelić. Na przykład przy łowieniu boleni. Ja się uczyłem łowić dopiero bolenie tak naprawdę i jestem uczulany przez mojego tatę, żeby bardzo ostrożnie regulować hamulec, bo zresztą zobaczycie to na moim filmie, jak bardzo energicznie potrafi wziąć nawet niezbyt duży boleń, no i przy mocno dokręconym hamulcu jest już po rybie. A żyłka jest dużo tańsza, to jest jej zaleta. Można więc mieć kilka szpul z żyłką z różnymi średnicami i nie jest jakiś wielki koszt. Jest bardziej rozciągliwa, więc na przykład przy łowieniu ryb, no ja tak się odnoszę do spinningu cały czas, no ale przy łowieniu ryb, na przykład okoni, jesteś mniej widoczna, przynajmniej w teorii, no jak to ryby widzą, to ciężko powiedzieć, ale jest bezbarwna, więc no, w wodzie praktycznie jej nie widać, więc mniej te ryby płoszy i to się faktycznie sprawdza. No ale wady, takie jak powiedzieliśmy, no ma takie, że jest mniej odporna po prostu, ma mniejszą wytrzymałość siłą rzeczy. No i z żyłką a plecionką to też zależy od średnicy. Generalnie przy dużych wytrzymałościach plecionkę na przykład mamy 23, żyłkę byśmy musieli założyć, nie wiem, no 40 albo i grubszą, więc wiadomo, że plecionką wtedy rzucimy dużo dalej, także też trzeba patrzeć na odległość rzutu. Także jedno i drugie ma swoje zalety i wady.
Generalnie chyba lepszym rozwiązaniem w większości wypadków jest plecionka, jest dużo chyba bardziej uniwersalna i też lepiej wpływa na ekonomię łowienia, bo przynęt nie tracimy, ryb raczej też nie, bo jest ona wytrzymalsza. Polecam Ci też film ten ze spinningowego ABC, jeden z ostatnich, który właśnie mówi o żyłkach i plecionkach. Masz playlistę na moim kanale, możesz sobie zerknąć. The Quick, pytanie do Q&A. Co myślisz o różnego typu wynalazkach, jak atraktory wpłynie? Wiesz co, mi się nie chce z tym bawić, nie chcę się z tym babrać najczęściej po prostu. No nie stosuję takich rzeczy, ale jest to na pewno jakieś dobre rozwiązanie. Z pewnością w wodach, na których jest bardzo duża presja, tak naprawdę jedyną różnicą, jaka może się pojawić na naszym zestawie, to jest właśnie zapach. Więc można spróbować, chociaż ja nie mam jakichś doświadczeń w tej dziedzinie. Pytanie co do kija, jakiś możesz polecić? Czy można połączyć łowienie boleni i sandaczy tym samym kijem? Oczywiście mówimy o dużej rzece. To jest temat rzeka. Będę musiał zrobić chyba też o tym jakiś osobny film. Oczywiście można to połączyć, bo ja na przykład na moich filmach, na których ostatnio łowię bolenie, widać, że łowię kijem 2,70 do 21 gram. I można śmiało łowić, no ja łowię nim bolenie i jak widać te bolenie łowię, więc się da. I sandacza też można łowić oczywiście takim kijem, nie ma problemu. Natomiast nie zawsze jest tak, że jeżeli weźmiemy sobie zestaw boleniowy zrobimy, to też jakby natychmiast możemy się przestawić na sandacze. To też zależy wszystko, gdzie te sandacze łowimy, jak wyglądają te miejsca i tak dalej. Ale generalnie, jeżeli będziemy mieli powiedzmy 3-metrowy kij i plecionkę 13 czy 15 i ten kij będzie jakiejś takiej średniej mocy, to śmiało możemy łowić nim i bolenie, i sandacze. Także myślę, że da się to pogodzić i są takie kije dość uniwersalne. Dobra. Na razie zakończymy sobie to Q&A, bo odcinek już jest bardzo długi. Oczywiście pod tym filmem możecie wpisywać kolejne pytania. No i te tematy, które tutaj zostały rozpoczęte, a na które nie odpowiedziałem, postaram się uzupełnić. Może wizytą w sklepie wędkarskim, czyli generalnie zestaw do łowienia gruntowego. No i jaki kij mogę polecić do łowienia na spinning, to też w tej chwili musiałbym się też przejść po sklepie, że tak powiem, i coś polecić. Takie podstawowe tanie wędki to możesz zobaczyć również w tym cyklu spinningowe ABC, w którym byłem w sklepie wędkarskim. Jest tam parę propozycji takich budżetowych, że tak powiem, podanych, niedrogich, a jakaś droższa alternatywa to musiałbym pomyśleć, bo ja łowię generalnie wędkami, które już są dość wiekowe. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.